W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy planuje zaktywizować zawodowo blisko 1800 osób. W tym celu ma do dyspozycji ponad 18 milionów złotych. Pieniądze są przeznaczone m.in. na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy przez pracodawców, stypendia stażowe dla osób poszukujących pracy oraz na pomoc dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Szczegółowe plany przedstawione zostały na pierwszym w tym roku posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, która od kilku lat zajmuje się doradztwem w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele lokalnych samorządów, a od 2013 roku przewodniczy jej poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. No, najważniejsze to podział środków na realizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi o to, że Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu otrzymał niespełna 10 milionów złotych w ramach tak zwanego algorytmu i te środki trzeba było podzielić i to jest w gestii Powiatowej Rady Zatrudnienia, zaopiniowanie podziału środków na poszczególne instrumenty, które mają przeciwdziałać bezrobociu. I to jest najważniejsze, co zrealizowaliśmy dzisiaj, a poza tym zaopiniowaliśmy kierunki szkoleń, które będą realizowane w 2015 roku, no i nowe kierunki kształcenia w szkołach. Tu chodzi o dwa kierunki, czyli blacharz samochodowy i osoby, które będą pracować w przemyśle ceramicznym. Posiadamy dosyć wysokie środki, bo ponad 18 milionów będziemy już mieli w tym momencie do dyspozycji. W tym momencie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pozytywnie zaopiniowała podział środków tak zwanych algorytmowych w wysokości prawie 10 milionów złotych i planujemy tutaj cały wachlarz instrumentów rynku pracy, jaki będziemy realizować właśnie dla osób bezrobotnych. Będą to działania dla osób do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, dla osób długotrwale bezrobotnych, dla osób powracających na rynek pracy, czy to rodzice, czy osoby zajmujące się opieką nad osobą zależną. Także cały wachlarz możliwości, zachęcamy do korzystania, wszelkie zaproszenia w zakresie składania wniosku będą ogłaszane na naszej stronie internetowej, także lada moment one już się będą ukazywać i już będziemy tutaj realizować te wszystkie działania Urzędu Pracy. W 2015 roku będą funkcjonować już nowe instrumenty, nowe mechanizmy, które powinny w efekcie zmniejszyć poziom bezrobocia. Będzie dostępność do tych instrumentów większa, czyli generalnie na rynku pracy powinno być lepiej. Podczas posiedzenia Rady, które odbywa się raz na kwartał, każdy z jej członków ma prawo również do składania wniosków i zapytań. Z takiego prawa m.in. skorzystał burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel, którego interesowały szczegóły dotyczące wygaśnięcia stosunku pracy byłej wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Justyny Piaseckiej. Z tego co wiem, pani dyrektor osobiście otrzymała nagrody w związku z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków. W związku z tym, ponieważ z panią Justyną Piasecką współpracowaliśmy także w tematach budowania nowych programów, była osobą bardzo aktywną i kreatywną odnośnie tworzenia nowych programów, które by mogły łagodzić skutki bezrobocia, była osobą chyba, która reprezentowała aglomerację wałbrzyską, także takim specjalnym ciałem, nie wiem czy wygodnie reprezentuje, w ciele przy Regionalnym Programie Operacyjnym, takim komitecie monitorującym z ramienia także Urzędu Pracy. W związku z tym to wydarzenie, myślę, że dla wielu środowisk no, stało się jakby niejasne co do okoliczności, przyczyn
No, to nie jest, to nie był na tyle zwykły pracownik, tylko osoba na stanowisku kierowniczym i w związku z tym te wyjaśnienie opinii publicznej myślę, że jest potrzebne. Dziękuję. To, że urząd, może tak rozpoczynając tę wypowiedź, jest w tym miejscu, w którym jest, jest tak bardzo dobrze oceniany, bo jest na czwartym miejscu w lokacie powiatowych urzędów pracy w województwie, na 26 powiatowych urzędów pracy, to no chciałabym tutaj jakby też zaznaczyć, że jest to praca całego zespołu, wszystkich pracowników. Nie jest to praca tylko jednostki, czyli pani Justyny Piaseckiej. Także jest to ogólny sukces nas wszystkich, którzy włożyliśmy wiele wysiłku i pracy w to, aby tak efektywnie i dobrze uważam pracować. Okoliczności no, były zupełnie inne, nie chodziło tutaj o merytorykę. Otóż wpłynęły do na ręce pana starosty skargi. To nie była jedna skarga, tylko kilka skarg. Dotyczyły one imiennie pani Justyny Piaseckiej. Chodziło tutaj o, mogę tylko ogólnie powiedzieć, bo nie chciałabym tutaj jakby ze stosunku pracy ujawniać pewnych faktów, ale dotyczyło tutaj to sposobu zarządzania podległą kadrą, z którą miała styczność pani Justyna Piasecka. Starosta, wicestarosta, jak i cały zarząd przeprowadził postępowanie w tym zakresie. Uczestniczyłam ja w tym postępowaniu, uczestniczyli również naczelnicy tutaj z naszej siedziby. I w wyniku tych ustaleń, które dokonał zarząd, zażądano ode mnie podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Jedyne możliwe działanie, jakie było do zastosowania, to było wypowiedzenie warunków umowy o pracę bez świadczenia pracy. Ten sposób, że tak powiem, zamknięcia tej sprawy został zaakceptowany przez zarząd, przez pana starostę. Nie chodziło tu, tak jak potwierdzam, o merytorykę, nie chodziło o zakres obowiązków takich, które podlegały pani Piaseckiej, ale chodziło tutaj o te kontakty międzyludzkie, co sprowadziło się do utraty zaufania pracodawcy, naruszenia regulaminu organizacyjnego, kodeksu pracy, kodeksu etyki, czyli tych ogólnych norm, zasad, które były przyjęte w Urzędzie Pracy.